Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa na kolejnym webcaście zorganizowanym przez Dział Doradztwa Podatkowego EY. Dzisiaj kolejne spotkanie w ramach cyklu Bezpieczny Podatnik i porozmawiamy o bezpieczeństwie podatkowym, jak przygotować się na kontrolę podatkową. W oparciu o nasze doświadczenia z pracy z Państwem, z rozmów z Państwem, przygotowaliśmy propozycję 6 kroków, 6 narzędzi, 6 instrumentów, które w naszej ocenie pozwolą spokojnie przygotować się i zabezpieczyć przed czekającą nas zapewne kontrolą podatkową. Nasze dzisiejsze spotkanie poprowadzę wspólnie z kolegą Michałem Klimczakiem, menedżerem w zespole podatków korporacyjnych Działu Doradztwa Podatkowego EY. Ja nazywam się Tomasz Szolewicz i jestem associate partnerem w tym samym zespole. Tak jak powiedział Dariusz, nasze spotkanie zaplanowaliśmy dzisiaj na 60 minut. Ostatnie 15 minut przygotowaliśmy na to, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. I tutaj od razu gorąca prośba z mojej strony, abyście Państwo aktywnie korzystali z czatu i zadawali pytania na bieżąco. Postaramy się na możliwie wszystkie z tych pytań odpowiedzieć w końcowej części naszego dzisiejszego spotkania, a także, jeżeli będzie na to możliwość, także w trakcie naszego webcastu. Dodatkowo widzicie Państwo na slajdzie nasze dane teleadresowe, numer telefonu komórkowego oraz e-maila. Proszę z tego kanału także spokojnie korzystać, jeżeli po naszym dzisiejszym spotkaniu przyjdą Państwu do głowy jakieś wątpliwości bądź kolejne pytania, zachęcamy do kontaktu. Dariusz także wspomniał o tym, że po naszym dzisiejszym spotkaniu prześlemy do Państwa zarówno slajdy, czyli prezentację z naszego dzisiejszego webinarium, jak również nagranie. W trakcie spotkania postaramy się, czy chcemy zapytać Państwa o dwie rzeczy. W połowie będziemy mieli do Państwa jedno pytanie i pod koniec prezentacji kolejne. I na sam koniec będziemy mieli jeszcze ostatnią prośbę o udzielenie odpowiedzi na takie pytanie ankietowe, jeśli chodzi o to, jak Państwo oceniacie nasze dzisiejsze spotkanie. Zatem myślę, jesteśmy gotowi, aby zaczynać. W trakcie dzisiejszego spotkania w pierwszej kolejności powiemy krótko o tym, jak wygląda bieżąca rzeczywistość, jeśli chodzi o działania organów podatkowych, organów skarbowych. W drugiej części opowiemy o 6 krokach, jak zabezpieczyć się przed kontrolą podatkową. A jak wygląda bieżąca rzeczywistość? Czy naprawdę mamy do czynienia z nowym podejściem organów podatkowych do postępowań kontrolnych i jak wyglądają efekty reformy KAS, czyli po wprowadzeniu Krajowej Administracji Skarbowej. Jak Państwo pamiętacie, w ubiegłym roku, dokładniej w marcu 2017 roku, pojawiła się nowa jednostka, Krajowa Administracja Skarbowa, która scaliła funkcjonujące do tej pory odrębnie służby skarbowe, dotychczasowe urzędy kontroli skarbowej i służby celne, urzędy celne i od marca mamy do czynienia z urzędami celno-skarbowymi. Jak to wygląda z perspektywy podatkowej, jak to wygląda z perspektywy biznesu? Jedną z najważniejszych okoliczności jest to, że począwszy od marca 2017 roku mamy do czynienia z brakiem rejonizacji. Co to oznacza? Oznacza to dla nas nie mniej, nie więcej, tylko to, że skontrolować z punktu widzenia podatków może nas tak naprawdę każdy z 16 funkcjonujących na terytorium Polski urzędów celno-skarbowych. Nie będzie to ten, który zlokalizowany jest najbliżej nas, tylko ten, który zostanie do tego wyznaczony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dlaczego tak się dzieje? Z dwóch powodów. Przede wszystkim pozwala to Krajowej Administracji Skarbowej na swobodne alokowanie zasobów tam, gdzie na przykład nakład pracy pozwala na to, żeby zająć się kolejną kontrolą. A dodatkowo, tak jak wskazujemy na slajdzie, związane jest to z rozwojem specjalizacji poszczególnych urzędów. Obserwujemy trend funkcjonujący już od dłuższego czasu, w ramach którego poszczególne jednostki Krajowej Administracji Skarbowej zaczynają specjalizować się w niektórych bądź branżach, bądź w niektórych zakresach tematycznych. Mamy już urzędy celno-skarbowe, które w naszej ocenie wyspecjalizowały się w zakresie cen transferowych. Są też urzędy, z którymi spotykamy się w zakresie rozmów i kontroli dotyczącej na przykład kwestii znaków towarowych czy step-upu na aktywach. Są też urzędy celno-skarbowe, które na przykład specjalizują się przede wszystkim w zakresie podatku VAT i kontroli tych obszarów. Co więcej zmieniło się po ostatnim roku? W naszej ocenie bardzo widoczne i bardzo dużą zmianą jakościową jest to, że tworzą się dedykowane zespoły wspierające bieżące działania służb kontrolnych
określonych zakresach. Mamy do czynienia przede wszystkim z pojawieniem się dedykowanych zespołów w zakresie cen transferowych. Obserwujemy to już także na kontrolach celno-skarbowych, w których współpracujemy bezpośrednio i pośrednio z tymi zespołami. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce pojawia się coś na kształt takiego wewnętrznego centrum kompetencyjnego Ministerstwa Finansów bądź Centrum Usług Wspólnych, w ramach którego zlokalizowana bądź w Ministerstwie Finansów jednostka zajmująca się cenami transferowymi, bądź też z drugą taką jednostką mamy do czynienia w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, wspiera działania poszczególnych inspektorów czy funkcjonariuszy czy ekspertów Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia kontroli, na przykład w zakresie cen transferowych. To ci specjaliści wskazują, jakie obszary powinny być dokładnie zbadane w toku kontroli, na jakie obszary liniowi inspektorzy powinni zwrócić uwagę, o co zapytać, i potem wspólnie z inspektorami analizują otrzymane dokumenty, wskazując ewentualne punkty bądź słabe w argumentacji podatnika, bądź punkty, o które inspektor powinien jeszcze zapytać. Dodatkowo również z takim modelem działania mamy w zakresie optymalizacji podatkowej. Tutaj na slajdzie użyliśmy z formuły GAR, czyli w zakresie działań zmierzających do wykrycia znamion optymalizacji podatkowych bądź walki z takimi zjawiskami, jak to nazywa Administracja Skarbowa, również liniowi inspektorzy wspierani są przez scentralizowanych specjalistów. Także mamy do czynienia z zespołami, które zajmują się nadal priorytetowym obszarem, jakim jest walka z nadużyciami VAT-owskimi. Jakkolwiek tutaj zakres tych działań i fakt, że praktycznie każdy z urzędów celno-skarbowych zmaga się z takimi działaniami i ma w swojej praktyce kontrole, które dotyczą tej tematyki, to jednak także na poziomie Ministerstwa Finansów jest jednostka, która centralizuje te informacje, pozwala na koordynację działań i wymianę informacji specjalistycznej i wspiera w tym zakresie działań inspektorów. Ostatnią rzeczą, która pojawiła się w zakresie rozwoju kompetencji po stronie Krajowej Administracji Skarbowej, to działania związane z cyfryzacją, z digitalizacją, a mówiąc wprost, z analizą jednolitych plików kontrolnych. Ta analiza jednolitych plików kontrolnych odbywa się przez cały czas na poziomie centralnym i wyniki takiej analizy kierowane są już do właściwych lokalnych urzędów skarbowych bądź urzędów celno-skarbowych, tak aby wskazać tym już właściwym jednostkom, o jakie rzeczy powinni dopytać zlokalizowanych na ich terenie bądź podległych podatników związanych z VAT-ami bądź obszarami ujętymi w jednolitym pliku kontrolnym. Przepraszam. Mamy także do czynienia ze zmianami kadrowymi. W pierwszej kolejności najbardziej widoczne są zmiany na poziomie Ministerstwa Finansów. Od dłuższego czasu obserwujemy trend, który, jeśli chodzi o rynek polskiej praktyki podatkowej, jest czymś nowym. Mianowicie to z rynku doradztwa podatkowego, z tak zwanego biznesu, w kierunku administracji podatkowej przechodzą specjaliści, przechodzą doradcy podatkowi, aby spojrzeć na kwestie podatkowe, można powiedzieć, od drugiej strony, ze strony czy z perspektywy Ministerstwa Finansów, na szczeblu dyrektorów departamentów, praktycznie każdego departamentu podatkowego w ramach Ministerstwa Finansów stoją osoby z dużym doświadczeniem doradczym, z dużym doświadczeniem w zakresie doradztwa podatkowego, także w dużych firmach, i tutaj pewnie Ministerstwo Finansów ma oczekiwanie, aby to doświadczenie także przekuć w realne korzyści. Jeśli chodzi o poziom niższy, można powiedzieć, liniowych urzędników, tutaj obserwowany jest efekt, który pewnie nie był zakładany przez autorów reformy związanej z Krajową Administracją Skarbową. Mianowicie jest dość istotny poziom, czy w miarę istotny i wysoki poziom rotacji wśród liniowych pracowników. Ci z Państwa, którzy na przykład mają, czy mieli u siebie kontrolę celno-skarbową, mogli zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie zmienił się skład kontrolny, pewne osoby odeszły, pojawiły się nowe. Czysta statystyka, liczby pokazują, że w bardzo wielu urzędach celno-skarbowych bardzo duża grupa osób po prostu się zmieniła.
duża część inspektorów także z doświadczeniem nie dostała propozycji pracy w nowych strukturach Krajowej Administracji Skarbowej i została skierowana do innych zadań, bądź obecnie już nie współpracuje z Krajową Administracją Skarbową, natomiast no, powoływane są nowe osoby. Jak to wygląda z perspektywy bieżącej pracy i bieżących kontaktów w zakresie na przykład kontroli przeprowadzanych przez Krajową Administrację Skarbową? Obserwujemy, że kontrole podatkowe, kontrole w zakresie podatków prowadzone są przez ekspertów, którzy z podatkami bądź wcześniej nie mieli do czynienia, mówiąc kolokwialnie, bądź cały czas są na etapie zbierania tych doświadczeń. Do kontroli podatkowych w zakresie często niełatwych zagadnień dotyczących czy to podatku VAT, czy podatków dochodowych kierowani są funkcjonariusze z doświadczeniem na przykład celnym bądź karnym skarbowym. To powoduje konieczność wielogodzinnych i czasami bardzo żmudnych dyskusji pomiędzy nami a tymi funkcjonariuszami, aby przedstawiać już nie tylko meandry i zawiłości stanu faktycznego, ale także żeby przechodzić przez zawiłości niełatwego przecież polskiego systemu podatkowego. I ostatni wątek, na który chciałem zwrócić uwagę, to relokacje urzędników do delegatur terenowych. To znaczy, do łask, można powiedzieć, wróciły tak zwane jednostki organizacyjne czy delegatury terenowe, czyli miejsca, które formalnie są częścią dużego urzędu celno-skarbowego, natomiast są to miejsca oddalone często o kilkadziesiąt kilometrów, w których ta praca jest fizycznie i faktycznie wykonywana. Z perspektywy województwa mazowieckiego duża część kontroli celno-skarbowych przeprowadzana jest przez jednostkę terenową nazywaną ośrodkiem zamiejscowym bądź w Siedlcach, bądź w Ciechanowie. Są to jednostki zlokalizowane faktycznie na terytorium województwa mazowieckiego, ale fakt, iż tak naprawdę inspektorzy to tam spędzają dzień pracy, to tam są akta związane z kontrolą, często też może nie czyni kontaktu z inspektorami niemożliwymi czy trudnymi, ale mówiąc kolokwialnie, pracy nie ułatwia, ponieważ za każdym razem dla podatników wiąże się to z koniecznością dłuższej już wizyty czy w Siedlcach, czy na przykład w Ciechanowie. Następny slajd. A jak wygląda taka faktyczna zmiana podejścia do kontroli? Jak to wygląda w praktyce? Pierwsza, najważniejsza rzecz, z którą mamy do czynienia, myślę, już od końcówki 2016 roku, to moment, w którym faktycznie zaczyna się kontrola. Mówiąc faktycznie zaczyna się kontrola, mam na myśli faktyczną, merytoryczną analizę poprawności naszych danych podatkowych. I bardzo ważna uwaga z naszej strony. Ta kontrola zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż w momencie, w którym pojawia się w naszej siedzibie grupa inspektorów czy ekspertów skarbowych z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Pamiętajmy o pracach analitycznych, które na bieżąco przeprowadzone są w administracji skarbowej i przede wszystkim które to prace analizują dane na bieżąco dostępne i na bieżąco przekazywane przez podatników. Koronnym i podstawowym źródłem danych jest jednolity plik kontrolny. Jednolity plik kontrolny w zakresie podatku VAT, który już dzisiaj musi być przedstawiany i składany co miesiąc przez wszystkich, także przez najmniejszych podatników, a od drugiej połowy 2016 roku taki plik był składany przez największe polskie firmy. Jest to plik obejmujący jakkolwiek podstawowe dane VAT-owskie, dane składające się na taki standardowy, można powiedzieć, rejestr VAT, zarówno w zakresie sprzedaży, jak i w zakresie zakupów. To są to dane, które w połączeniu z danymi pochodzącymi z innych podatników pozwalają na wytypowanie podmiotów, którymi administracja skarbowa powinna się zająć, bądź powinna zadać im kolejne pytania. Innymi słowy, te dane, które już na bieżąco przekazywane są przez podatników do administracji skarbowej, służą do wytypowania podmiotów o zwiększonym prawdopodobieństwie bądź nieprawidłowości, bądź nadużyć. I to są podmioty, które wytypowane w ten sposób mogą w najbliższym czasie spodziewać się kontroli skarbowej. Drugą obserwacją, którą mamy na bazie naszej praktyki, jest fakt, iż w naszej ocenie kontrole celno-skarbowe koncentrują się bądź na poszczególnych branżach, bądź na poszczególnych profilach, bądź na poszczególnych tematach. Innymi słowy, jeżeli w danej branży bądź
u danej grupy podatników zostanie zidentyfikowany temat, który w ocenie służb skarbowych zostanie zidentyfikowany jako temat, któremu warto się przyjrzeć, warto przeanalizować, być może jest tam większe niż standardowe ryzyko czy szansa z ich punktu widzenia znalezienia nieprawidłowości, taki temat analizowany jest w szerszej grupie podatników. Obserwowaliśmy i nadal obserwujemy zwiększone ryzyko pojawienia się kontroli celno-skarbowej u podatników z sektora motoryzacyjnego, z sektora automotive. Widzimy także trwające kontrole w sektorze handlowym, w sektorze retailowym, u podmiotów operujących sieciami sklepów. Są to rzeczy, które wynikają po prostu z analizy bieżących działań i bieżących symptomów ryzyka przeprowadzanych wewnętrznie przez Ministerstwo Finansów, przez Krajową Administrację Skarbową. Są to też rzeczy, które nie są oficjalnie jawne i nie są dostępne. To, na jakiej podstawie, jakie źródła wiedzy i jakie symptomy pozwalają Krajowej Administracji Skarbowej wskazać, że teraz ich punktem zainteresowania będzie kolejna branża, kolejny sektor, no to jest najbardziej skrywana tajemnica po stronie Administracji Skarbowej. To, co możemy obserwować z naszej perspektywy, to po prostu symptomy, że takie kontrole pojawiają się nie u jednego podatnika z tej branży, tylko tak naprawdę pojawiają się masowo u wszystkich, których łączy jeden wspólny element, na przykład działalność o określonym profilu bądź działalność w określonym sektorze. Z punktu widzenia podatku VAT istotny jest fakt, iż kontrole podatkowe zaczęły koncentrować się na całym łańcuchu dostaw. Co to oznacza? To oznacza, że nie zatrzymują swoich działań tylko na podmiotach, którym bezpośrednio można przypisać znamiona działania w oszustwie podatkowym, działania w charakterze podmiotu wyłudzającego VAT, podmiotu, który jest tak zwanym albo znikającym podatnikiem, albo jak to się mówi w żargonie, słupem. Bo z punktu widzenia administracji podatkowej jest to podmiot, który jakkolwiek musi być skontrolowany i któremu trzeba często wykazać i doręczyć decyzję mówiącą o tym, że podatek został przez niego rozliczony nieprawidłowo albo często w ogóle nie został rozliczony, tylko z perspektywy dyscypliny budżetowej, z perspektywy zabezpieczenia źródeł finansowania Skarbu Państwa, istotny jest fakt, iż od tego podmiotu często Skarb Państwa już jakichkolwiek środków nie otrzyma, bo nawet nie będzie komu dostarczyć bądź protokołu czy wyniku z takiej kontroli bądź ostatecznej decyzji podatkowej, która zaległy podatek mogłaby wymierzyć. Z tego także powodu administracja podatkowa stara się rozciągnąć swoje działania na cały łańcuch dostaw i patrzeć także na kontrahentów takich nierzetelnych podatników z perspektywy zadawania bardzo ważnego i trudnego pytania, czy dopełniono należytej staranności, czy należycie sprawdziliśmy naszego kontrahenta pod kątem tego, czy nie wykazuje on znamion działania w warunkach oszustwa podatkowego. I często takie działania po stronie organów podatkowych nakierowane są po prostu na znalezienie pewnych dodatkowych źródeł wpływu do budżetu państwa, argumentowanych tym, że z dzisiejszego punktu widzenia, z dzisiejszej oceny dokonywanej jednak w 2018 roku, te transakcje, które miały miejsce nie miesiąc, nie rok, ale często dłuższy czas temu, 3-4, czasem 5 lat temu, były działaniami niewystarczającymi. Administracja podatkowa próbuje nam wykazać, że nie dopełniliśmy należytej staranności, że niedostatecznie sprawdziliśmy naszego kontrahenta, który finalnie okazał się oszustem i na tej podstawie próbuje zakwestionować nam nasze rozliczenia podatkowe. O tym, jak się do takich w szczególności działań przygotować, powiemy także w drugiej części. Koncentracja na określonych zagadnieniach oraz wykorzystywanie w tle dedykowanych zespołów. O tym już wspomniałem parę minut temu, że działaniami wspierającymi liniowych inspektorów, ekspertów czy funkcjonariuszy administracji skarbowej takie działania są wspierane i zabezpieczane i można powiedzieć wzmacniane poprzez specjalistyczne zespoły. Tutaj można powiedzieć pojawiło się podejście takie pragmatyczne czy niemalże biznesowe po stronie administracji skarbowej. Naturalnym myśleniem było zdawanie sobie sprawy z tego, że
nie jest możliwe wyszkolenie wszystkich inspektorów skarbowych z zakresu tak trudnej tematyki, jak na przykład optymalizacja podatkowa czy ceny transferowe, więc rozwiązaniem tego zagadnienia, tego problemu było po prostu pojawienie się zespołów specjalistycznych, które na zasadzie takiego centrum kompetencyjnego wewnętrznego czy centrum usług wspólnych wspiera swoją wiedzą, doświadczeniem i czasem tych liniowych inspektorów, którzy już fizycznie znajdują się w biurach i siedzibach podatników i którzy przeglądają dokumentację i akta. Zmniejszenie liczby kontroli przy jednoczesnym wzroście domiarów. Celem jest wartość domiarów, a nie ilość kontroli. Za chwilę powiemy o tym, opierając się o konkretne liczby i o konkretne trendy, natomiast nieukrywaną zmianą podejścia i nieukrywanym celem ze strony administracji podatkowej jest przejście z ilości w jakość. Innymi słowy, administracja podatkowa chce odejść od takiej sytuacji, czy już odchodzi od takiej sytuacji, kiedy to dopiero w trakcie kontroli dowiaduje się, czym zajmuje się podatnik, jakie są u niego działania i to dopiero kontrola pokazuje, czy będzie tam jakieś znalezisko z perspektywy organów podatkowych, czy też nie. Ta analityka odbywa się dużo wcześniej, odbywa się w tle i na podstawie wyników tej analityki kierowane są odpowiednie służby kontrolne. Jeżeli już kontrola przychodzi, to przychodzi, mówiąc kolokwialnie, z nadzieją, a mówiąc już zupełnie profesjonalnie, przychodzi wyposażona w informacje, we wskazówki i wiedzę, o co pytać, czego szukać, ponieważ na bazie wyników wewnętrznych analiz administracja podatkowa uznała, że w danym miejscu występują na tyle istotne symptomy ryzyka, aby już poświęcić temu podatnikowi, temu biznesowi czas i skierować tam odpowiednie służby kontrolne z nadzieją, że przyniosą się to dla administracji podatkowej wymierny efekt finansowy. Coraz częstsza praktyka nieformalnych negocjacji przed wydaniem protokołu i wyniku kontroli. To jest element niezwykle istotny. To jest element, który praktycznie w naszej ocenie wszedł do reguły postępowania. I co istotne, nie wynika on z żadnej zmiany przepisów. Przepisy w tym zakresie cały czas są niezmienione. Natomiast praktyką działania jest rozmowa. Rozmowa, żeby w pierwszej kolejności poznać sposób myślenia inspektorów. Rozmowa mająca na celu przedstawienie po raz kolejny, być może w inny, skuteczniejszy, lepszy sposób elementów stanu faktycznego, swoich argumentów na poparcie prawidłowości naszych rozliczeń podatkowych, ale także na zrozumienie drugiej strony. Drugiej strony, czyli w tym momencie administracji podatkowej, która też w trakcie takich rozmów przedstawia swoje stanowisko, próbuje je uzasadnić i często może nie tyle otwiera pole do negocjacji czy do dyskusji, natomiast to jest ten moment, kiedy możemy porozmawiać o tym, jak mocno merytorycznie czujemy, że nasze rozliczenia podatkowe są poprawne. Zastanawiamy się wewnętrznie, czy warto jest w odniesieniu do niektórych zagadnień wchodzić w spór z władzami podatkowymi, który to spór jakkolwiek gdzieś tam z uwagi na zaangażowanie niezależnej jednostki, jakim jest Wojewódzki Sąd Administracyjny, a potem Naczelny Sąd Administracyjny, daje szansę pozytywnego rezultatu. Niemniej jednak też pamiętamy o tym, że takie postępowania sądowo-administracyjne potrafią odrobinę trwać. Czas trwania takiego postępowania to nie tygodnie i miesiące, ale czasami też lata. I pytanie, które często zadajemy sobie wspólnie z naszymi klientami, to jest, czy zawsze w każdej sytuacji ten spór warto jest prowadzić, czy być może to nie jest ten moment, kiedy warto się zastanowić i usiąść też z inspektorami tak, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkie strony i tak naprawdę, aby inspektorzy mogli wrócić do swoich działań, a my moglibyśmy się już w 100% skoncentrować na naszej podstawowej działalności, czyli na prowadzeniu biznesu. Ostatnie dwa punkty bardzo istotne, w szczególności kwestia odpowiedzialności z kodeksu karno-skarbowego oraz kodeksu karnego jako narzędzie nacisku w postępowaniach kontrolnych. Ten argument, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe, bardzo często pojawia się w rozmowach z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo często wskazują oni na przyjęte przez nich wewnętrzne reguły postępowania, zgodnie z którymi wskazanie czy domniemanie jakiejkolwiek nieprawidłowości podatkowej zidentyfikowanej w toku kontroli, często jeszcze na bardzo wczesnym etapie, często jeszcze bez pojawienia się jakiegokolwiek protokołu czy innego formalnego dokumentu, w ich ocenie zobowiązuje ich do podzielenia się tą informacją z kolegami, z jednostkami zajmującymi się prowadzeniem postępowań karnych, skarbowych i karnych, tak aby rozpocząć
tę procedurę zmierzającą do w pierwszej kolejności postawienia zarzutów już konkretnym osobom fizycznym i w dalszej kolejności do kontynuowania takiego postępowania przed sądem karnym. Nasza ocena takiej praktyki jest mieszana w kierunku też oceny, można powiedzieć, negatywnym, bo często tego typu rozmowy odbywają się w naszej ocenie zdecydowanie zbyt wcześnie, mianowicie bez jakichkolwiek realnych, nie mówiąc już o potwierdzonych na przykład przez sąd administracyjny dokumentacji, dokumentów i potwierdzeń o tym, że w istocie pewne nieprawidłowości podatkowe miały miejsce. Pamiętajmy, że z perspektywy potencjalnej odpowiedzialności karnej, skarbowej i karnej sam fakt pojawienia się nieprawidłowości podatkowej nie oznacza jeszcze automatycznie odpowiedzialności, ponieważ zasadą prawa karnego skarbowego jest to, że przede wszystkim odpowiadamy za czyny popełnione umyślnie. Innymi słowy, musi być jeszcze ten element winy umyślnej, która może być czy powinna być przypisana konkretnym osobom fizycznym. Ten element, widzę i potwierdzam to, także naszą praktyką często traktowany jest tak pobocznie, żeby nie powiedzieć umyka. Przedstawicielom Krajowej Administracji Skarbowej raczej starają się oni prezentować ten wątek w taki sposób bardzo prosty. Zaległość podatkowa zidentyfikowana bądź podejrzewana w toku kontroli praktycznie w każdej sytuacji powinna powodować kwestie rozmów na temat odpowiedzialności karnej skarbowej. Ostatni wątek w dużych sprawach, w szczególności w zakresie podatku VAT, materiał dowodowy zbierany jest nie tylko w trakcie kontroli celno-skarbowych, zbierany jest także w trakcie innych postępowań, postępowań o charakterze karnym i w tym zakresie często organy skarbowe, organy podatkowe wspierane są działaniami innych służb śledczych, no, które mają, nie ma co ukrywać, większe możliwości dowodowe, większe możliwości śledcze. Ten materiał dowodowy służy potem jako poparcie dla ustaleń podatkowych. Ten materiał dowodowy finalnie jest włączany do materiału dowodowego spraw podatkowych. Innymi słowy, mamy do niego dostęp, tylko jest włączany w momencie najwygodniejszym z perspektywy służb skarbowych, czyli możliwie najpóźniej do, można powiedzieć, do praktyki wchodzą takie zachowania służb skarbowych, kiedy dzisiaj dostajemy informację w formie formalnego dokumentu, postanowienia o włączeniu dodatkowych dokumentów do akt sprawy. Jakkolwiek ten dokument dostajemy dzisiaj, powiedzmy w maju 2018 roku, to widzimy, że włączane są dokumenty, które w ręku inspektorów były już od dobrych kilku tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy. I tak naprawdę inspektorzy wykorzystują tu zdecydowaną swoją przewagę procesową, bo mając ten dokument wcześniej, nie ujawiając go nam, no, wiedzą, o co zapytać, wiedzą więcej niż my, są zobowiązani włączyć ten materiał dowodowy do naszego postępowania, czyli są zobowiązani ujawnić go wobec nas, ale robią to w możliwie najwygodniejszym dla siebie momencie, czyli możliwie najpóźniej. Dwa słowa na temat statystyki. Obserwowany jest bardzo istotny wzrost wpływów podatkowych, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy rokiem 2017 a 2016. Rosną przychody z tytułu podatku VAT. Mamy wzrost o ponad 23 punkty procentowe w odniesieniu do roku, czy w porównaniu do roku 2016. Całkowite dochody podatkowe obejmujące wszystkie źródła podatkowe także wzrosły o ponad 15 punktów procentowych. Ministerstwo Finansów no, nie ukrywa tego i jak wiemy z mediów, z licznych konferencji prasowych, bardzo wykorzystuje ten fakt, aby pokazać, że nowa administracja podatkowa, nowe służby podatkowe, nowa polityka podatkowa przynoszą materialny efekt. Natomiast myślę, że trzeba o tym pamiętać, że źródła tutaj są wielorakiego rodzaju i oczywiście efekt zmian legislacyjnych i zmian związanych z tak zwanym uszczelnieniem systemu podatkowego jest jak najbardziej istotnym elementem, który jest źródłem czy podstawą tego typu statystyk. Natomiast warto o tym pamiętać, że jest to na pewno poparte czy uzupełnione rosnącą koniunkturą w tym zakresie, która w roku, w szczególności 2017, także była obserwowana i to na pewno też było elementem sprzyjającym tego typu liczbom. Kończąc ten wątek statystyczny, warto powiedzieć, że dalsze działania czy kolejne działania ze strony administracji podatkowej
skoncentrowane są przede wszystkim w tym momencie na podatkach dochodowych. Od początku 2018 roku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych mamy do czynienia z nowym reżimem podatkowym, z dużą zmianą i wiemy, że to jeszcze nie koniec. Szykowane są dalsze zmiany w zakresie podatków dochodowych, dalsze przepisy. Mowa jest raczej o perspektywie roku 2020. Natomiast dalsze prace trwają także, jeśli chodzi o uszczelnienie dotychczasowych rozwiązań i widać także na podstawie tego, jak działają służby kontrolne, że kontrola w zakresie podatków dochodowych staje się kolejnym priorytetowym obszarem, jeśli chodzi o działania administracji podatkowej. Mówiłem już o tym, że kontroli jest mniej i są skuteczniejsze, o tym, że ciężar kontroli został przeniesiony do fazy poprzedzającej wszczęcie kontroli. Zwiększone jest znaczenie analityki i pamiętajmy proszę o tym, że ta analityka działa w tle, działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i to na jej podstawie typowane są podmioty do kontroli. Zwróćmy proszę uwagę, że w ubiegłym roku kontroli było mniej w porównaniu do porównywalnych danych za rok 2016. Kontroli podatkowych było mniej o ponad 23%, a same urzędy celno-skarbowe w ubiegłym roku przeprowadziły o prawie 20% mniej postępowań. Natomiast jak pamiętamy ze statystyk, całkowity rezultat finansowy, całkowity wynik finansowy tych postępowań, których ilościowo było mniej, jest zdecydowanie wyższy. Czyli mniejsza ilość kontroli, natomiast większe wpływy, czyli większa efektywność związanych z działaniami kontrolnymi.